Siemka ze strony Prosot, to jest kolejny odcinek z Far Cry 3. Ja kontynuuję dalej tą misję nieszczęsną. Musiałem użyć miksturki niepokalności. Przynajmniej uważałem to za słuszne. I ja jak znowu będę ginąć, to się zdenerwuję. Się zdenerwuję naprawdę. Wy pewnie byście sobie poradzili bez tego, ale... Wiecie. Szczerze to większość tych umiejętności, które ja mam, są zbyteczne. Zamiast przydatne. Proszę was. Dostałem chociaż trochę ammo. Się odzyskało. Tamty właśnie jest. Jego nie zauważyłem w ogóle. Czekajcie. No ulecz się! Aha, fajnie. Nie wyciągaj łuku! Biorę pobudzenie endorfinowe. Boże, znowu wytworzyłem, kurwa. Chciałem zużyć, żeby później mi ten... żeby mnie zatykało. Si. Tam w ogóle go wykrzeczyło, nie? O Jezu. Czemu ja od razu o tym nie widziałem? To on sobie wskoczył do wody. A nie bawił się w jakieś, nie wiem, skakania i w ogóle. A jak go tutaj poprzeczyło, to w sumie fajnie. Nie będzie mi nim denerwować. No, zdecydowanie, wiesz? Czekajcie, wezmę sobie to. Bo w sumie jeszcze taka miksturka może się przydać. Nie mówię, że nie! No kurwa mać. Gdzie mnie cofnie? He? Aha! Wyszok jest... Nie... Nie, wiecie co? To jest śmieszne. Wiecie co? Ja już mam ochotę szkalować tą grę. Naprawdę. Tak samo jak... tego... przesyna. A... potem można wydawać... Kurwa, zjebany jesteś? Żeby porównywać asesyna do Far Cry, to trzeba być po prostu idiotą. Bo wiadomo, że Far Cry jest lepszy. Zdecydowanie. A on się oczywiście nie zapalił, po co? O, oni oczywiście, o, się poprzewracają. Kurwa, nie. No czemu ty go nie użyłeś? Cholera, no. Wypad! O, on specjalnie go tu umieści. Boże, nie. To są spieprza. Ulecz się. Teraz spokojnie, żebyś se nóg nie połamał kaleko.
Piu! Chcę. Żeby nie umrzeć. O! Dobra. Oh. Najgorsza misja. Kolejna najgorsza misja. I have the roll sheet. Good. I will alert Hoyt. Expect a rendezvous. Get into character and present yourself at the gate. Odwiedzimy Hoyta. Wszyscy. Znajdź bazę Hoyta. Ale wiecie co? My już blisko końca. 7 misji. 2 odcinki można zrobić, albo 3. A, wiecie, tu mam jeszcze listy, przedmioty kultu, no i misje poboczne. Więc co, ja... w sumie możemy zrobić to dostawa do domu. Zrobimy sobie to gówno z porożem. Kompleks, nie zbliżajmy się do tego. Most little gate. Że się tak rusza, że do góry. Mhm, na pewno. Jeszcze co? Jakby jeszcze coś takiego istniało w Far Cry'u. Jakimkolwiek Far Cry'u. No pójdziemy do dostawy do domu. Ścieżka łowcy. No i zobaczymy jeszcze ile nam zleci, nie? Wiecie, ja się staram mieć krótkie odcinki i powiem wam, że grafika post FX średni. Aha, okej. Spoko. Ten post FX on to chyba nic nie dał. Albo coś dał? Trochę inaczej to wygląda. Ale płynnie jest. Powiem wam, że właśnie w Rise of the Tomb Raider najbardziej mnie denerwują te poszarpane krawędzie. Ja nie lubię grać jak są takie poszarpane krawędzie, naprawdę. No ale no gram, bo mam sentyment do Tomb Raidera i go kocham po prostu. I know you. Saw you fuck up some pirates, my friend. Very, very impressive. I could use someone like you. Thanks. I'm serious. Look at my eyes. No blinking. That's how serious I am. Some of the villagers around here have gone missing, disappeared, vanished. Poof. There's this pool, supposed to be sacred. Ruins at the bottom, spooky scary stuff like a werewolf bar mitzvah. So villagers go swim and come back cleansed. But 3 buddies went and never came back. So stop swimming there. They say you came here by jumping out a plane. Bet somebody told you not to do it, right? Huh? Point taken. Okay, where's the pool? Dupia. A, tyle ci powiem. Tyle ci powiem. Chciałem, żeby sobie użył kombinezonu, ale nie. Po prostu. No ale dobra, na szczęście to nie jest daleko. O, to są! Znalazłem! To niezły pasek. Jeżeli się okaże, że tu się krokodyl znalazł. Ja pierdolę!
Jezu! Ja nie mogę, ale się przestraszyłem. Ja pierdzielę. O Boże. Przestraszyłem się jak nie wiem co. Ja nie mogę. Ej, nie wierzę. Nie dużo wykrakałem. To mogłem być pewny tego. Też się do tego wystraszyłem, naprawdę. Aż myszką rzuciłem, jak... Ja nie mogę. Przestraszyło mnie to, jak większość momentów w The Evil Within. Właśnie, mogę was bardzo serdecznie zaprosić na The Evil Within, bardzo fajna gierka. Może was zobaczyć. Przepraszam. It was a crocodile, but I took care of it. Fantastic! Tak się srałem, Boże! Must have been looking for food. Well, it happens. But that couldn't have been easy peasy. Easy peasy. Thank you. Widzisz, jak w mojej twarzy, jak się zesrałem przez niego. Ale widzę, że na spokojnie mogę zrobić misję. Więc to sobie zapamiętam. Sterownia mostu. Idziemy sobie zrobić jeszcze jeden poboczniak. O Jezu, ile ja wykorzystałem tego. Rar? Say what? Przecież ja mam wszystkie rary. Chociaż ja o czymś nie wiem. Ej, serio? Wykonywanie przedmiotu. No, tu mam wszystko, tu mam wszystko. No i co? Przecież to nie mogę. Ej, to mnie zaciekawiło. Bierę. Wypychać zwierząt potrzebuje rzadkiego krokodyla albinosa. Maczetą. Maczetą. Ludzie. Krokodyl albinos. To jest w ogóle jeszcze jeden. To są dwa polowania. Jedno robię już. W następnym odcinku najprawdopodobniej sobie zaczniemy. Ogólnie to chyba najwięcej mi tych... właśnie... ścieżek łowcy zostało. Ej, serio, nie wiedziałem, że jeszcze w tym Far Cry'u spotkam jakieś rzadkie polowanie. Serio, aż się zdziwiłem. O Jezu, to miejsce już mi się nie podoba. Tutaj też mieliśmy próbę rakiat, lul. Dobra, wiecie co? Użyję instynktu łowcy. Jak on będzie w wodzie w ogóle, to ciekawe czy mogę zrobić na niego skok z góry. To nie jest? Nie. To jest zwykły stalaktyt. Chyba stalaktyt. Szczerze nie rozróżniam tego, czy to stalagdy, stalagmit, czy co. Ale to chyba był jednak stalagmit. Jak mi się wydaje. Jakby mi mało było gotówki, nie? Pomimo tego biorę. Jest! Kurwa, ja go znać nie mogę. Alu, mogę się dobrać do ciebie do dupska. Aaaa, jednak nie mogę. Tutaj miałem go pewnie pokonać. Tam. Krokodyl albinos. Miał w ogóle właśnie takie dziwne oczy. Chyba jak każdy krokodyl. A, mam
Dobra, będę miał tą krokodylą skórę, ale... Halo, przecież... ...450, lul. Masz dziwne. Dobra, to wiecie co? Na następnym odcinku... Widzę, że tutaj jest jeszcze ścieżka łowcy. Aha... No to jednak nie... Powiem wam, że ja zrobię chyba zrzut zasobów. Pomimo tego zrobię zrzut zasobów, bo to jest krótka misja, szybka, o ile nie zlamię jej. Ale zwykle nie lamię. Ale pewnie, pomimo tego, że to będzie długi odcinek, to zlamię chuj. Ej, serio, ja się nie mogę doczekać Far Cry'a 4. Jakby to nie była seria na 100%, dawno bym już ją skończył, naprawdę. Ale wiecie, że ja lubię wszystko eksplorować. Ja chcę wycisnąć z gry wszystko, a nie tylko fabułę. Czyli to, co najważniejsze w grze. Jezu, tym koślawcem. No dobra. Ble, ble, ble. Jedziemy. O Jezu. Czemu się wydaje, że coś przyjechało? Jedź. Jezu. Wszyscy mnie na drogę, co? Dziękuję. Jezu. Dobra, tam widzę już ostatnią flarę. Easy. Dobra. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie, dzisiaj do zobaczenia w następnym odcinku z Far Cry 3.